Kazimierz Kalkowski, Tomasz Lubaszka, Waldemar Marszałek i Rytis Konstantinowicius przez kilka dni pracowali w Szklarskiej Porębie w ramach sympozjum malarskiego Wiosenne Przesilenie. Efekty tej pracy, ale też inne ich dzieła znajdą się teraz na Bolesławieckiej wystawie. Jest zorganizowana wystawa pod koniec kwietnia. Wymyśliliśmy sobie taką regułę, że ponieważ nie wiadomo, czy nam, ja to ze swojej perspektywy, czy coś się uda namalować, czy nam się będzie chciało namalować, to żeby jednak ta inicjatywa, czy ten pomysł był szerszy i zaistniał w świadomości społeczeństwa, jakąś taką niedużą wystawę w postaci pięciu, kilku prac, każdego z osobna, żeby ci ludzie zobaczyli, że to jest ciekawa rzecz, coś się dzieje, że to tak jak pójść do teatru, pójść na dobry koncert. Bolesławiecki kontekst sympozjum szklarskiej i piątkowej wystawy związany jest z mecenasem obu tych wydarzeń, którym jest bolesławianin Jacek Zieliński. Ja mu tylko, że tak powiem, naznaczyłem, że coś takiego może być. A i on od razu to złapał i mówi, no to fajnie tego, mówi, ale za chwilę mówi, ale ja mam, kurczę, tylko cztery pokoje. Ja mówię, no właśnie, to może będzie ciekawsze. To ci, my wszyscy się, że tak powiem, poznamy dogłębnie. Ale ostatecznie stanęło na tym, że wystawa pomieści się w galerii w sam raz w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Jej wernisaż rozpocznie się w piątek o 18:00.